miarę swoich wielkich możliwości wielokrotnego mistrza świata w drużynie. Manuel Fettner, debiutant, 125,5 był numerem 1 poprzedniej serii dla tej grupy i teraz zobaczymy, czy skok mu się ponownie uda tak dobry jak wtedy. Już nie ryzykował Pointner, ale to jest, zgubił nartę i dojechał na jednej nodze. Ależ niewiarygodne, niewiarygodne. Co za fantastyczna koordynacja. Nie upadł przed tym odjazdem. Zobaczymy, jakie będą noty. Noty są różne. 17,5, 18, 18,5, 17. Ale proszę zwrócić uwagę za chwilę w powtórce. Po wylądowaniu wypina się narta Manuela Fettnera i on na jednej narcie, to już jest po zrobieniu telemarku. Proszę, w tej chwili mu ucieka narta i on dojeżdża, bo gdyby się wywrócił, wszystko już byłoby skończone dla Austriaków. Jest, proszę zwrócić uwagę. Trochę bezpieczne o tym. Niewiarygodne, no, tak? Niewiarygodne. No po prostu brawo. Trzeba powiedzieć brawo, brawo, brawo. Kiedyś widziałem na zawodach alpejskich Body Millera, który pół slalomu przejechał na jednej narcie, no, ale to zupełnie szapoba. Tak, brawo, szapoba. O, piękne zachowanie Aleksandra Pointnera, rzeczywiście uratował Austriaków. Austria na czele oczywiście, 8,8 punktów przewagi nad Niemcami. My awansowaliśmy na trzecie miejsce. Do liderów tracimy 16,1 punktu. Nad Norwegami mamy tylko 0,3 punktu przewagi. No ale to w tym konkursie drużynowym na razie jest najwyższe miejsce Polaków, a gratulacje, słowa uznania od wszystkich dla Manuela Fettnera. No cyrkowiec, tak to można powiedzieć. Ale zimna krew przyszła.